Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach film informacyjny dotyczący apokalipsy. Obiecywałem długi czas i na samym wstępie zaznaczam wam jedno. Apokalipsa teraz może nie tyle, co stała się jakby takim projektem pobocznym, aczkolwiek jest teraz takim czymś, nad czym ja sobie pracuję w wolnych chwilach, bo główne pokłady pisarskie energii przeznaczę na Pekatorum i jego planowanie. Więc musicie, że tak powiem, zaakceptować, przegryźć fart, że no... Poniekąd zeszła niestety apokalipsa na drugi plan, aczkolwiek dalej ją planuję, dalej... Ostatnio miałem właśnie przełom, dlatego nagrywam wam ten filmik. No i tak, parę szybkich informacji, nie przedłużajmy tego filmiku, bo nie ma po co. Jeżeli od razu wam tylko zaznaczę, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to kierujcie je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na każde sensowne pytanie. Jeżeli będziecie mnie pośpieszać, to tylko będziecie spowalniać tak naprawdę pracę. Bo ja muszę mieć swoje tempo, musicie to docenić niestety. Macie 5 ogromnych tomów, które możecie sobie powtarzać, właśnie 5,5, bo tam jest jeszcze ta boczna historia grupy Suprasza. Możecie je sobie powtarzać, jest też naprawdę dużo do czytania. Nie wiem ile ta stron wychodzi, ale myślę, że około 500 stron będzie. Więc pomyślcie sobie, że macie taki pierwszy tom Gry o Tron do przeczytania jeszcze raz. Jest tego trochę i naprawdę nie ma na co narzekać, ale tak, premiera. Premiera, nie wiadomo kiedy będzie. Chcę mieć pewien zapas materiałów, że tak powiem, pewien zapas rozdziałów. Ostatnio pośpieszyliście mnie, przez co tom piąty wychodził naprawdę dosyć powoli, bo miałem strasznie zalatany poprzedni rok, po prostu bardzo dużo działo się w moim życiu. No i wyszło tak, jak wyszło. Te rozdziały wychodziły bardzo powoli, były nawet miesiąc przerwy pomiędzy rozdziałem. Nie chciałbym tego powtórzyć, dlatego osobiście chciałbym mieć 15 rozdziałów napisanych. Jak wiecie, no, rozdziały nie pisze się w dzień. Da się, ale no, czasami się da, czasami się nie da, różnie to bywa. Więc nie wiadomo jak to będzie. Jakby co, to jakby miał te, no nie wiem, przynajmniej 10-15 rozdziałów, to wtedy mogę pomyśleć o wrzucaniu z czystym sercem i z jakimś tam zapasem czasowym, jakby miał jakieś zajęte dni. Więc na razie nie wiadomo, chciałbym w tym roku wystartować, ale nie zdziwię się, jak to będzie początek kolejnego roku. Tak absolutnie szczerze z wami będę gadał. Mam już plan na zakończenie, mam już plan na takie główne wydarzenia do tego zakończenia. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, no w sumie to nie jest jakiś duży spoiler, bo w sumie tak myślę, ale jeżeli ktoś chce, to niech zatka sobie uszy na najbliższe, nie wiem, pół minuty, coś koło tego. Ale myślę, że to naprawdę nie jest spoiler. Planuję 8 tomów Apokalipsy, teraz będzie 6 wychodził, to jest zapowiedź 6 tomu, planuję ich 8. Mam już wymyśloną historię. Ostatnio po prostu siedziałem, pomyślałem sobie czas wciąż poplanować Apo i nagle po prostu lawina cała planów, wydarzeń i wszystkiego, co będzie się działo w najbliższych tomach po prostu. Wszystko mi się ułożyło w głowie i obraz jest według mnie całkiem niezły. Zakończenie będzie takie dosyć niestandardowe, ale też nie takie typowe. Nie mogę wam za dużo zdradzić, no bo niestety nie będę ani wam słynny niespodzianki, ani sobie. Muszę to jeszcze dobrze przemyśleć, ale zarys mam. Więc 8 tomów, więc jeszcze 3 tomy. Powiedzmy, że ponad połowa apokalipsy jest za nami, ale jeszcze sporo tej historii zostało. Dodatkowo zostawiam sobie furtkę. Zakończenie będzie takie, że zostawię sobie furtkę, żeby dało się jakoby... zrobić takie historie poboczne, jakbym chciał jakąś inną grupę w to zakończenie, zanim takie zakończenie jakby się dokona, włączyć, jeżeli bym chciał historie poboczne różnych postaci z Apo dodać, po prostu dam sobie taką furteczkę, żebym jak kiedyś bym chciał jeszcze sobie wrócić, napisać gdzieś parę rozdziałów, to będę miał to miejsce. I wy też oczywiście będziecie mogli to poczytać. Według mnie bardzo fajna opcja i tyle. Jak wygląda plan na ten tom, bo to was pewnie najbardziej interesuje. Standardowo mamy 25 rozdziałów, które będą się pojawiać z trzech różnych perspektyw, w tym jedna będzie Bobra. Dwie pozostałe perspektywy to są perspektywy nowych postaci. Przez nowe postaci mam na myśli takie, których jeszcze nie było w perspektywach. Dodatkowo jedna z tych postaci będzie już znana wam postać, chociaż trochę, a druga z tych postaci to będzie perspektywa całkowicie nowa. Perspektywa postaci, która jeszcze ani razu się nie pojawiła. I to będzie taka, no, nie będę wam za dużo zdradzał, no bo to mimo wszystko podsycaniem, ale nie w tym rzecz. To jest po prostu nowe spojrzenie z trochę innej w ogóle części kraju. Znaczy, ze znanej części, aczkolwiek bardzo mało wiemy o tej części. To tajemniczo wam powiem,
Może co niektórzy sobie coś wywnioskują, może niektórzy nie. Ja wam podpowiedziałem. Tak to wygląda. W tym tomie będziemy się skupiać bardzo w wątku zszytych. To jest teraz absolutnie taki przodujący wątek. On się zaczął właściwie od tego, co się stało na koniec ostatniego tomu, jak stado przeszło przez ten, no powiedzmy, najważniejszy punkt i teraz kieruje się w stronę Ostoi. Akcja tomu zacznie się krótko po skończeniu poprzedniego, więc nie poczujecie jakiegoś dużego odstępu czasowego. Nie wiem, czy sam mam to zaplanowane już, ojeju, przepraszam za trzęsło, ale to, o ile się nie mylę, około tygodnia, może dwóch? Nieduży odstęp czasowy. Może 3 tygodnie to były. Gdzieś mam to zapisane, a moje notatki są teraz, powiedzmy, w takim typowym przyprawskowym kotle, więc nie za bardzo mogę je znaleźć w tym konkretnym momencie, ale to no niecały miesiąc na pewno. To na pewno. W tym tomie możecie się spodziewać więcej przetrwania i więcej zombie. Dwie perspektywy będą miały... Większość ich akcji będzie się działa na drodze. To nie będą takie perspektywy, że na przykład Bobru siedzi cały czas w jednym punkcie i właściwie broni tego punktu, ewentualnie jedzie do jakiegoś nerobozu po coś i tak dalej. To będą... będzie akcja... No mówię, to taka 2/3 tomu to będzie akcja z drogi. To będzie przetrwanie, to będzie spanie po opuszczonych budynkach, to będzie zbieranie zapasów, szukanie paliwa do pojazdu, póki jeszcze jest to paliwo. To będzie właśnie uderzanie w takie klimaty. Jedna perspektywa zostawiam jako taką perspektywę, powiedzmy, wojenną, bo nie należy zapominać, że jakby siły złomiarzy oraz siły zostali połączyły się i będą walczyły z Czarkiem, z Krawcem zszytym, z szefem zszytych. Więc no, siłą rzeczy muszę mieć jedną perspektywę, którą będę opisywał tą wojnę, te działania wszystkie, te wymiany, jak Ostoja w ogóle się trzyma i tak dalej, ale no, kto będzie... Kto dostanie tę perspektywę, to będzie, powiedzmy, niespodzianka. Tej osoby aktualnie w Ostoi nie ma, to też wam mogę tylko powiedzieć, ale znacie tą postać, więc możecie tam mniej więcej wywnioskować, skąd ona może być. Będzie rozbudowanie również wątku Warszawy. Warszawa będzie bardzo ważnym, fabularnym miejscem. Jednak co dokładnie, jak to będzie poprowadzone, to zobaczycie dopiero w samym tomie, no bo niestety nie mogę tutaj wam za dużo powiedzieć w tym momencie. Sami rozumiecie dlaczego. Dodatkowo będzie powrót, i to też dosyć ważny, wątku Inowrocławia i Bena. Ben był tą postacią, którą z początku chciałem naprawdę mocno rozbudować. Później, szczerze powiedziawszy, zszedł trochę na drugi plan, nie miałem na niego za bardzo pomysłu, ale ostatecznie skończyło się tak, że wpadł mi taki super pomysł, że on będzie mega ważną postacią fabularną. I właściwie już w tym rozdziale, tak od około połowy, pojawi się i znowu i będzie bardzo dużo miał do powiedzenia, będzie bardzo dużo... Poprawdzie jeden z ważniejszych wątków całej serii, więc naprawdę warto czekać, jeżeli kogoś tam interesowała postać tego przywódca wózku, który ma swoje laboratorium, tą swoją, ten swój korytarz krzyku i tak dalej, to naprawdę warto, bo będzie rozbudowany. Rozdział będą podobnej długości, czasami wyjdzie 6-stronicowy, czasami 10, czasami 12. Raczej nie piszę zazwyczaj większych. Apokalipsa jest jednak takim tworem, który nie skupia się mocno na opisach aż tak bardzo. Ja nie jestem pisarzem, który lubi skupiać się bardzo na opisach. Ja lubię opisać, na przykład postaci wchodzą na uliczkę. Na uliczce jest bardzo ciemno, jedynie delikatne promienie księżyca oświetlają ją. Stoi tutaj parę samochodów, jest parę budynków i tyle. Nie bawię się w opis typu światło księżyca odbijało się od maski pobliskiego samochodu. Było ciemno i cicho. Słuchaj, było jedynie pojedyncze jęki z sąsiedniej alejki. Nie, ja raczej aż takie klimatu nie buduję. Ja chcę dać takie trochę surowe opisy, tak jakby to był ten pamiętnik ocalałego, prawda? Trzeba nadać takie klimatu. Ja lubię też nadać klimat różnym tekstom. Pojawi się parę nowych głównych postaci, z takich jeszcze ważnych informacji. Będą postaci, które będą po prostu związane z nowo odkrytymi terenami. Z nowo odkrytymi jakby przez to też motywami. No i jakby nie patrzeć, jeżeli ktoś tam jakoś to śledził czasowo, starałem się jakoś to rozbijać, żeby to aż takie pogubienie czasowe nie było, ale powoli dochodzi lato, więc no trzeba można się spodziewać. Na pewno bohaterowie nie będą musieli się ubierać już ciepło, bardzo.
Będą owoce, będą warzywa, na pewno wszystkie ogrody i szklarnie będą produkowały żywność. No ale też to jest związane z tym, że upał, jest ciężko, jest... momentami po prostu może być to utrudnienie takie, jak na przykład w zimę zombiaki są zamrożone, przynajmniej u mnie też to działa, że mają te swoje jakby flaki pozmrażane i przez to się poruszają dużo wolniej, bo po prostu mają ograniczone pole jakby ruchu. To tutaj będzie bardziej to ciepło działało na niekorzyść ludzi, no bo zombiaki mogą być trochę takie, powiedzmy, podtopione, takie roztopione, ale no im to nie przeszkadza właściwie, będą może po prostu bardziej chlapały, ale jeżeli chodzi o ludzi, no to wiadomo, ciepło jednak jest takim kiepskim sojusznikiem i trzeba naprawdę na nie uważać. No i słuchajcie, to chyba jest właściwie tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie takie dodatkowe, to pytajcie śmiało. Na blogu cały czas macie wszystkie 5 tomów do przeczytania. Jeżeli ktoś nie pamięta, ktoś by chciał sobie coś przypomnieć, to macie idealny moment, żeby sobie ponadrabiać, żeby jeszcze raz przeczytać, żeby po prostu pokazać mi, że tam jeszcze nadrabiać sobie, bo myślę, że na pewno jest jeszcze masa osób, które nie przeczytały całej powieści, a zaczęły, nie mogły znaleźć czasu, czy co robić, są wakacje. Myślę, że idealnie, żeby na przykład przed snem sobie przeczytać jeden rozdział, czy tam nawet 2-3 rozdziały, jak są krótsze, i po prostu wciągnąć się w ten świat, bo widzę, że wam się ten świat podoba i dlatego ja mam motywację, żeby dalej to tworzyć i żeby to tworzyć, żeby jeszcze móc to tworzyć przez te 3 nadchodzące rozdziały. Także raz jeszcze zapraszam was do komentarzy, do dyskusji, zapraszam was do bloga, do którego link macie w opisie, zapraszam was do śledzenia także mojego projektu, właściwie naszego projektu, mojego Inerii Peccatorum, który będzie moim nowym jakby projektem pisarskim. Jeżeli komuś się spodobał mój styl, to naprawdę warto będzie zerknąć. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w innych materiałach. Hej, pa, pa!